Cześć! Dzisiaj porozmawiamy sobie trochę o studiach, ponieważ kolega mi zwrócił uwagę, że właśnie trwa nabór na różne uczelnie, bo przez ostatnie wydarzenia mamy to trochę przesunięte w czasie. Teraz prawdopodobnie będą albo są już wyniki z matur, więc część z Was na pewno właśnie podejmuje decyzję na temat tego, gdzie zacząć studiowanie od października tego roku. Więc podejmijmy sobie ten temat i powiem Wam o moich przemyśleniach na temat właśnie studiowania. Na początek warto zaznaczyć, że po pierwsze, nagrywałem już film na temat studiów, między innymi na temat tego, że studia informatyczne to nie jest szkoła programowania. A druga sprawa jest taka, że jestem osobą, która studiowała, przeszła przez kilka lat, ale ostatecznie nie ukończyła uczelni i będę odnosił się do tego, co mimo wszystko studia mi dały, w jaki sposób uważam, że mogły przynieść mi korzyść, nawet jeżeli. Ich nie skończyłem. Najpierw wróćmy do tego tematu, właśnie programowania i tego, że moim zdaniem, i myślę, że zdaniem większości osób, które mm, prze, przeszły przez studia, y, właśnie uczelnie nie uczą programowania, czy nie są nastawione na to, żeby nauczyć się programowania, nie są szkołami programowania, y, ponieważ musisz to zapamiętać, że y, programowanie jest tylko jedną z części całej informatyki. I tak naprawdę, jest to, można powiedzieć, trochę takie narzędzie wśród wszystkich rzeczy, jakie się w informatyce robi, bo języki programowania, programowanie jest tylko sposobem na osiągnięcie jakiegoś celu, sposobem na przetworzenie informacji, o przetwarzaniu których właśnie są studia informatyczne. Więc to mniej więcej tak, jakby uczyć się obsługi młotka na budownictwie. Domyśla się, że tak to nie wygląda. Może wspomną Cię o młotku czy jakichś innych narzędziach, ale nie będzie to główny temat całych studiów. Jednak to nie znaczy, że studiując programowania nie możesz się nauczyć, czy w jakiś sposób nie możesz tej wiedzy dodatkowo zyskać. Oczywiście na zajęciach będziesz mieć podstawy jakiegoś języka programowania, jednego, dwóch, może trzech, bo oczywiście jest to jednak element tego wszystkiego, tego całego zagadnienia, ale raczej się nastaw, że będą to takie naprawdę podstawy, a dosłownie kilka pierwszych lekcji z dowolnego tutorialu na temat jakiegoś języka. Często też nie będą to najnowsze wersje czy najnowsze języki. Mają one po prostu za zadanie pokazać ci podstawy, które możesz wykorzystać do tego, żeby na przykład rozwiązywać jakieś algorytmy czy pisać jakieś proste programy, które będą po prostu realizowały konkretne zadania związane z innym zagadnieniem. Więc pod względem wykładów czy ćwiczeń, raczej nie liczyłbym na to, że nauczysz się faktycznie tego programowania, ale na studiach możesz się nauczyć programowania w inny sposób i jest to związane z na przykład kołami naukowymi, co będzie trochę takim przejściem do następnego tematu, którym jest właśnie dobór uczelni. I moim zdaniem jednym z kryteriów, które możesz wziąć pod uwagę, jest obecność kół naukowych na uczelni. Zdecydowanie polecam ci zapoznać się z tym tematem, poszukać na przykład jakie koła naukowe są na uczelni, jaką chcesz wybrać, bo chociażby w przypadku AGH w Krakowie, z tego co wiem, jest koło naukowe zajmujące się na przykład satelitami, gdzieś tam brali udział w budowie i programowaniu takiego niewielkiego satelity, który został wystrzelony w USA. Jest też koło naukowe zajmujące się game devem, są inne koła naukowe pewnie też związane na przykład ze sztuczną inteligencją czy innego typu tego typu zagadnieniami. Więc jeżeli faktycznie jakiś konkretny temat Cię interesuje, tak jak na przykład programowanie gier czy sztuc sztuczna inteligencja, to zdecydowanie polecam poszukać, czy na danej uczelni są koła naukowe z tym związane i od razu do takich kołów naukowych się zapisać. Bo to jest tak naprawdę jeden z niewielu sposobów, żeby faktycznie będąc studentem konkretnej uczelni jakoś to swoje programowanie podciągnąć, jakoś to programowanie poznać czy rozwinąć. Kolejna sprawa to są Ogólnie ludzie na uczelni, to jest jedna z zalet studiowania, że poznajesz ludzi. I teraz ym, dobór uczelni, czy tego, czy jest to uczelnia dobra, najlepsza, czy przeciętna, e, definiuje trochę to, jakie osoby tam spotkasz. Bo jeżeli to będzie uczelnia, która wszędzie ma opinię uczelni, na którą idą tylko osoby, które chcą po prostu dostać papierek i tak naprawdę za bardzo się nawet nie pokazywać na zajęciach, no to po pierwsze tych osób za bardzo tam nie spotkasz. A po drugie, nie będą to osoby zainteresowane w jakiś sposób poszerzaniem tej wiedzy, poszerzaniem swojej pasji związanej z programowaniem, jakoś nastawione na to, żeby tej uczelni czy osobom na tej uczelni poświęcać dużo czasu. One chcą po prostu przyjść, jak najszybciej wyjść z zajęć i na koniec roku dostać wpis do indeksu. A jeżeli pójdziesz na uczelnię, która jest lepsza, która ma status uczelni bardziej ambitnej, to nawet nie tyle ona przekaże Ci na przykład więcej wiedzy, no bo jakiś program nauczania jest, musi każda uczelnia go spełniać, żeby móc dawać Ci tytuł na przykład inżyniera, ale jest tam duża szansa, że spotkasz dużo więcej osób nastawionych właśnie na ambitniejsze plany, na ambitniejsze projekty, które chcą osiągać więcej, które są bardziej zaangażowane. I teraz, kiedy sobie pomyślisz na przykład, dlaczego tak dużo startupów powstaje wśród studentów, nie wiem, MIT, Oxfordu, Harvardu, to dojdziesz do wniosku, że e, tak naprawdę chodzi o to, że te uczelnie zbierają najlepszych studentów, a nie tylko o to, jaki program czy jaki poziom nauczania tam mają. Po prostu chodzi o to, że idąc na przykład na Harvard, jest bardzo duża szansa, szansa że spotkasz studentów, którzy są bardzo ambitni, będą to jedne z ambitniejszych osób na świecie, tak prawdopodobnie, więc e, będą bardzo chętne do tego, żeby na przykład budować nowe technologie, bud rozwijać właśnie startupy, swoje biznesy. I tego typu rzeczy, i właśnie w ten sposób uczelnia może się przyczynić do tego, że wybór uczelni może się przyczynić do tego, czy uda ci się na przykład w jakiś sposób rozwinąć, czy zbudować jakiś projekt, może firmę, czy pozbierać po prostu znajomości związane z programowaniem albo po prostu informatyką. Więc jeżeli jesteś nastawiony na to, żeby właśnie wyciągnąć z uczelni jak najwięcej, żeby zbudować sobie najlepsze znajomości, oczywiście w tym pozytywnym sensie znajomości i kontakty do ludzi, którzy na przykład będą równie ambitni jak ty, czy będą chętni na podejmowanie różnego typu działalności, czy wszelkiego rodzaju, na przykład właśnie budowania biznesów, czy projektów. To zdecydowanie polecam uderzać do tych lepszych uczelni, nie dlatego, że będziesz tam miał jakiś super program nauczania, ale właśnie dlatego, że te uczelnie zbierają więcej takich Takich ambitnych osób, które na pewno będą bardziej pasować do Twojego planu. Więc podejmując ten wybór na temat tego, gdzie chcesz studiować, weź właśnie pod uwagę to, w jakim celu idziesz na tę uczelnię. Bo według mnie najsensowniejszy wybór, czy najsensowniejsza ścieżka, jaką warto planować, jeżeli chcemy iść na studia, to jest taka, żeby wyciągnąć z tych studiów jak najwięcej. Sam na początku trochę tak myślałem, że w sumie to jest po prostu po to, żeby zdobyć ten tytuł, ale po. W przejściu tych kilku lat, po pobyciu tam jakiś czas, dochodzę do wniosku, że e, tak naprawdę najwięcej z tej uczelni wyciąga się wtedy, kiedy się angażuje w dodatkowe rzeczy, kiedy się e, poznaje tej osoby, kiedy się e, przystępuje do e, dodatkowych projektów. To jest tak naprawdę największa zaleta studiowania to, że mamy taką możliwość tak naprawdę bezboleśnie, no bo. E, te projekty studenckie zwykle są bez, bezkosztowe czy niskokosztowe. Uczelnia bardzo często, jeżeli jest odpowiednio dobra, dofinansowuje takie działania, pomaga, ma jakieś inkubatory przedsiębiorczości, ma jakieś właśnie koła naukowe, które mają jakieś finansowanie, mają sprzęt, mają dostęp do doktorów czy profesorów. Więc jest to świetny sposób na to, żeby jakoś mocniej się rozwinąć, i to jest naprawdę duża zaleta studiowania. Bo tak jak wspomniałem, jeżeli chodzi o program nauczania, to. Większość tego programu i tak jest z góry zdefiniowana przez szkolnictwo wyższe, przez wymagania dotyczące tego, jakie przedmioty i w jakim wymiarze godzin muszą się znaleźć, na przykład na studiach inżynierskich, magisterskich i, i tak dalej. Więc oczywiście większość materiału będzie podobna, czy zakres materiałów będzie podobny. Oczywiście chodzi się też o to, że ci wykładowcy mogą być na różnym poziomie, ale tak naprawdę na tych dużych, znanych uczelniach. Prawdopodobnie też trafić na osoby, które po prostu chcą odwalić swoje wykłady i zająć się innymi rzeczami, bo warto też wiedzieć, że tak naprawdę uczelnia jest po to, żeby prowadzić badania naukowe. To po prostu u nas się przez jakiś czas w ostatnich nastu latach się wypaczyło w ten sposób, że uczelnie stały się głównie taką wylęgarnią nowych osób z tytułem inżyniera i magistra. Ale właśnie warto zapamiętać, że Takim nadrzędnym celem uczelni, powiedzmy, z definicji było to, żeby prowadzić projekty naukowe, badania i wszelkiego, wszelkiego rodzaju działania związane z rozwojem nowych zagadnień, nowych technologii, badaniem wszelkiego typu rzeczy. Więc często, jeżeli uczelnia ma status bardzo dobrej, na przykład takiej, której doktorzy czy profesorowie są często cytowani, to może oznaczać, że właśnie ci profesorowie i doktorzy. Bardziej się skupiają na tym, żeby prowadzić swoje prace naukowe, a nie na tym, żeby poświęcać maksimum czasu studentom, więc pod tym względem może być różnie. I kolejna sprawa dotycząca studiów, czy taka moja może porada albo przemyślenie, to przynajmniej na początku, jeżeli tylko możesz, wybieraj studia stacjonarne, dzienne, bo przez pierwsze lata na informatyce będziesz miał masę matematyki, być może też fizyki. I kiedy ściśniesz, ściśniesz to sobie do robienia dwa razy po 8 czy 10 godzin co dwa tygodnie, właśnie tych ćwiczeń, tych wykładów, to uwierz mi, będzie to naprawdę ciężkie. Jeżeli tylko nie musisz pracować na to, żeby się utrzymać na przykład w innym mieście, to zdecydowanie polecam ci rozłożyć sobie te zajęcia właśnie na cały tydzień, studiując dziennie. Bo po pierwsze, dzięki temu jakby częściej przebywasz z tymi osobami, więc wyciągasz więcej z tych znajomości. Bo jednak spotykacie się co tydzień przez 5 dni w tygodniu, a nie co dwa tygodnie, tylko na dwa dni w weekend, kiedy i tak każdy jest skupiony na tym, żeby przetrwać te, ten cały dzień. Poza tym właśnie masz to rozłożone w czasie, więc jest trochę prościej, bo po prostu ten materiał jest podawany w mniejszych porcjach, bo po prostu tych dni na przerobienie go jest zwyczajnie więcej. A Czas pomiędzy zajęciami po prostu możesz wykorzystać albo na uczestniczenie w kołach naukowych, albo na budowanie swoich projektów, czy po prostu naukę, na przykład programowanie, jeżeli to jest to, co ci interesuje. No oczywiście pomijam tutaj przypadek, kiedy faktycznie no, nie masz tych pieniędzy, żeby się utrzymać bez pracy. Rodzice na przykład nie mogą Cię wspomóc, no to wtedy studia zaoczne są jakimś wyborem, wtedy możesz iść do pracy. Ale jeśli to nie jest konieczność, to nie myśl w ten sposób, że studiując zaocznie od razu pójdziesz do pracy na przykład jako programista, bo jeśli przez ostatnie lata, na przykład przez całe liceum, nie uczyłeś się tego programowania wystarczająco dużo i na przykład nie zbudowałeś sobie jakiegoś portfolio i nie zrobiłeś różnego typu projektów, to i tak to i tak jako ten programista raczej nie zostaniesz zatrudniony, a po prostu będziesz pracować w, nie wiem, na kasie w McDonaldzie albo w sklepie albo. Robiąc jakieś bardzo proste rzeczy. Więc, jeśli nie musisz pracować po to, żeby się utrzymać, to raczej polecam ci studiowanie dzienne, bo dzięki temu po pierwsze trochę sobie ułatwiasz to, to studiowanie, a po drugie możesz jeszcze więcej wyciągnąć z tej uczelni, po prostu chociażby spotykając częściej ludzi, mając okazję z nimi. Na przykład, pomiędzy zajęciami gdzieś wyjść, pogadać, porobić, może jakieś dodatkowe projekty czy zadania. I wspomniałem jeszcze o pracy. Tutaj, jeśli w ogóle zastanawiasz się nad studiowaniem i chcesz iść w stronę programowania, to studia mają jeszcze tą zaletę, że bardzo często firmy, jeżeli przyjmują kogoś na staż, to przyjmują właśnie studentów. I będąc studentem, mając status studenta, na pewno będziesz pierwszy w kolejce w wszelkiego rodzaju programach stażowych, bo firmy po prostu od razu uderzają na studia, na uczelnie po to, żeby tam szukać kandydatów. I raczej właśnie znajdziesz program stażowy będąc studentem, chodząc na te zajęcia, widząc na korytarzu na przykład ogłoszenia, niż szukając takiego stażu poza studiami, jako osoba właśnie w ogóle nie niezwiązana ze studiowaniem. Także jest to też dodatkowy plus, że w ten sposób ułatwisz sobie trochę start, i masz szansę łatwiej zdobyć ten, ten staż, bo firmy, po prostu, jeżeli szukają stażystów, to raczej na uczelniach, często też organizują wszelkiego rodzaju programy związane z jakimiś dodatkowymi szkoleniami jakieś warsztaty i, i różnego typu spotkania które są właśnie skierowane do studentów więc to jest dodatkowa zaleta chodzenia na studia. Także tak podsumowując to po pierwsze nie nastawiaj się, że, że studia informatyczne nauczą Cię programowania, bo nauczysz się to najwyżej naprawdę podstaw, a jeżeli będą jakieś dodatkowe zajęcia, to i tak będą to naprawdę podstawowe rzeczy, jakieś podstawy różnego rodzaju frameworków, bo po prostu na to nie ma czasu. Tak? Nauka samego um, programowania w jakiejś technologii, takiego, które e, faktycznie przyda Ci się w pracy, no to musiałaby zajmować, nie wiem, jedną trzecią albo na jedną drugą programu nauczania, a po prostu nie ma na to czasu. Musisz się tym zająć sam. Dodatkowo, jeżeli nie musisz pracować, żeby się utrzymać, to zdecydowanie polecam ci studia dzienne, bo po pierwsze, trochę sobie ułatwiasz życie, po drugie, możesz trochę więcej, a nawet dużo więcej wyciągnąć z tej uczelni i więcej na tym skorzystać. Poza tym, łatwiej wtedy zmobilizować się do tego, żeby pomiędzy gdzieś tam zajęciami, na przykład robić jakieś dodatkowe projekty, czy jakoś dokształcać się na własną rękę. Poza tym polecam ci poszukać, jakie koła naukowe działają na uczelni i zdecydowanie się do nich zapisać, zobaczyć, jak to wygląda. Często jest tak, że koła naukowe organizują jakieś takie spotkania wstępne, jakieś takie, właśnie powiedzmy, dni otwarte, kiedy można na przykład zobaczyć, jak takie spotkania wyglądają, i tam poznasz już takich największych pasjonatów, którzy są na tej uczelni, bo zwykle są to osoby najambitniejsze, które chcą jeszcze więcej robić, które są. Budować jeszcze więcej na przykład projektów, czy różnego typu aktywności wykonywać. No i poza tym, tak jak mówię, lepsza uczelnia niekoniecznie oznacza, że będziemy miał lepszych wykładowców, ale oznacza, że jest duża szansa spotkać jeszcze więcej, czy dużo więcej ambitnych studentów, którzy po prostu będą mieli więcej chęci na to, żeby na przykład robić dodatkowe projekty, jakoś budować dodatkowe na przykład właśnie biznesy, czy Otwierać startupy albo pracować nad nowymi technologiami. Więc jeżeli na tym ci zależy, to na pewno warto wybrać lepszą, lepszą uczelnię, ale lepsza uczelnia nie gwarantuje w żaden sposób, że sam poziom wykładów czy dostępność do profesorów czy doktorów będzie jakoś dużo lepsza czy dużo większa. I według mnie, dopiero gdzieś tam na koniec, jest ten papierek, ten tytuł inżyniera czy magistra, który oczywiście ma jakąś wartość czy, czy jakieś. Bonusy przy na przykład rekrutacji, ale myślę, że gdzieś tam dopiero jest to któryś z kolei punkt na liście tych wszystkich benefitów związanych ze studiowaniem. I jednak przede wszystkim to studiowanie po pierwsze pozwala ci budować taką siatkę znajomości, a po drugie daje przestrzeń na bezpieczne budowanie. Jakichś swoich projektów. A poza tym um, często jest tak, że te studia pokazują ci, że w ogóle w informatyce jest bardzo dużo działów, o których mogłeś nie mieć w ogóle pojęcia, a bo możesz okazać, że na przykład do tej pory myślałeś, że, że jest tylko programowanie, ewentualnie jakaś administracja systemami czy sieciami, a nagle na studiach poznajesz zagadnienia związane z właśnie big data, z sztuczną inteligencją, z elektroniką, z. Um, Różnego typu innymi aktywnościami związanymi z przetwarzaniem czy gromadzeniem danych, o których właśnie mogłeś nie mieć pojęcia, i studiując, możesz się o tym dopiero dowiedzieć. Często nawet do osób, które się tym zajmują na co dzień, bo, bo na przykład spokojnie może się zdarzyć, że trafisz na, chociażby na doktorów, którzy dodatkowo poza uczelnią pracują na przykład w CERN w Genewie i pracują nad projektami, które tam się odbywają. I na przykład Czasami dzielą się tą wiedzą związaną z chociażby big data, czy różnego typu eksperymentami fizycznymi. Więc na pewno z uczelni można, ze studiowania, można wyciągnąć masę przydatnych, przydatnej wiedzy i przede wszystkim dodatkowych benefitów właśnie w postaci osób, które znamy, czy projektów, jakie mamy możliwość zrealizować tak naprawdę bez większego ryzyka. No i dopiero gdzieś tam na końcu jest ten... Tytuł, który się otrzymuje, jeżeli faktycznie dojdziemy do końca. Jeżeli faktycznie zależy Ci na tym, żeby robić coś więcej, to myślę, że warto na te studia się wybrać, ale jeśli, jeżeli zależy Ci tylko na papierku, to raczej najpierw bym się skupił na tym, żeby się tego programowania na przykład nauczyć, czy administracji sie, sieciami, czy systemami, czy czegokolwiek chcesz, cokolwiek chcesz w życiu robić, bo ten czas będzie według mnie lepiej spożytkowany i ten papier dopiero później można ewentualnie zrobić po to, żeby mieć jakiś tam wpis w CV, że coś takiego posiadasz. Więc tak wygląda moje przemyślenia na temat studiowania. Jeżeli masz inne albo nie zgadzasz się z moim, to daj znać w komentarzach. Jeżeli się zgadzasz, ale na przykład uważasz, że o czymś zapomniałem, to również bardzo chętnie o tym poczytam, jeżeli zostawisz swój komentarz. Również bardzo zachęcam do zostawienia łapki w górę i subskrypcji, bo dzięki temu ten film dotrze do jeszcze większości osób. I więcej osób będzie mogło się po pierwsze wypowiedzieć w tym temacie, po drugie być może poznać moją czy Waszą perspektywę na temat właśnie studiów informatycznych, do których w tym momencie część z Was właśnie aplikuje. Dodatkowo zachęcam do odwiedzenia mojego fanpage'a na Facebooku i bloga, do których linki znajdziecie w opisie. A na dzisiaj to wszystko, dzięki wielkie za oglądanie i do następnego razu. Cześć!